Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Zdanie z dzisiejszego listu świętego Pawła do Koryntian musi być bardzo ważne, skoro zostało utrwalone na kamieniu w miejscu, gdzie Paweł występował w Koryncie. Nie zniechęcajmy się. Niewielkie utrapienia czasu obecnego przygotowują nam bezmiar nieskończonej chwały, która nas czeka. Nie zniechęcajmy się. Moi kochani, to jest niesamowicie ważne, zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek przeżywa cierpienie. Wielki odkrywca Tomasz Alfa Edison zasłynął nie z jednego, ale z wielu odkryć. Wynalazł między innymi jak wiadomo, żarówkę, projektor filmowy, kamerę, urządzenie do nagrywania dźwięków, chłodziarkę, silnik prądu stałego i wiele, wiele innych wynalazków, a między innymi Dzięki niemu możliwe jest dzisiaj używanie wielu urządzeń technicznych, bo wynalazł baterię. Baterię odkrywał chyba najdłużej. Badania trwały ponad 10 lat. W końcu jeden z jego przyjaciół mówi: Poddaj się, przecież to nie ma sensu. Tyle prób, przecież tysiące prób, i nic, nie ma żadnego owocu, żadnego efektu. Wtedy Edison powiedział: Nie, to nie są zmarnowane próby. Ponieważ wynalazłem 2500 sposobów, jak nie, nie da się odkryć baterii. I mam te próby za sobą, jestem do przodu. Ale szczytem wszystkiego było to, kiedy w 1914 roku, w grudniu, stanął w ogniu cały gabinet, cała pracownia odkryć Edisona. Pojawił się pożar, a wiadomo, że przy pracach nad baterią, Miał do czynienia z chemikaliami. Wszystko stanęło w płomieniach, cały dorobek tylu lat. I wtedy lison zaskoczył wszystkich. Woła szybko swojego syna, mówi, Syn, synu, przyjdź tutaj, obudź mamy, musi to zobaczyć. Tak wielkiego ognia w życiu nie widziała. A na drugi dzień, patrząc na zliszcza, mówi: odbudowujemy. Wysłał swoich ludzi do kilku warsztatów w okolicy, żeby wynajęli warsztaty, pod jego działania jego pracy. Sprowadził dźwig, żeby to, co te zgliszcza usunąć, a następnie zwinął kot i mówi a teraz się muszę na chwilę wyspać, bo jestem zmęczony. Na drugi dzień przystąpił już do działania. Moi kochani, nie zniechęcajmy się. Bardzo często nasze działania, modlitwy właśnie spalą na panewce, bo na ostatnim etapie brakuje nam Siły, żeby je przeforsować. Święty Paweł mówi dzisiaj, że te niewielkie utrapienia, które dzisiaj przeżywamy, czyli cierpienia, choroby zresztą nie muszę Wam podpowiadać, bo każdy wie, co mu dolega na duchu i na ciele są niczym w porównaniu z bezmiarem nieskończonej chwały, która nas czeka. I nie myślmy, że Święty Paweł bagatelizuje nasze obecne cierpienia, bo ktoś powie: No, ja bardzo ciężko choruję. Mam trudną sytuację rodzinną, a Paweł to nazywa niewielkimi utrapieniami. Nie. Sam Paweł wie, czym jest cierpienie, bo parę wierszy wcześniej pisze o tym, jak bardzo cierpiał, ile razy dość, był doświadczany przez życie, ale te doświadczenia są niewielkie właśnie w porównaniu z tą nieskończoną chwałą, która nas czeka. A więc świadomość tego, że jest niebo, że jest Bóg, że to wszystko ma sens, motywuje. W latach 60. XX wieku amerykański naukowiec Walter Mitchell ze Stanfordu przeprowadził eksperyment. W centrum eksperymentu były słodycze, pianki Marshmallow. Dzisiaj w pierwszym czytaniu jest opisany grzech naszych rodziców Adama i Ewy. I ktoś powiedział z uśmiechem, że gdyby Adam i Ewa znali eksperyment z piankami Marshmallow, może by nie doszło do grzechu pierworodnego? Na czym ten eksperyment polegał? Otóż Walter Michel zaprosił do eksperymentu dzieci. Zaoferował im ulubione słodycze, przede wszystkim pianki marzmalą, ale także podobno i ciasteczka oreo. Dziecko, które zjadło od razu piankę, nie dostawało drugiej, natomiast dziecko, które było zdolne poczekać, dostawało podwójną ilość pianek. I część dzieci oczywiście rzuciła się na słodycze, od razu je zjadła, a część potrafiła czekać. Po latach Walter Michel postanowił sprawdzić, jak toczy się życie tych dzieci. I co się okazało? Niesamowita konsekwencja i wynik badań jest bardzo przekonujący. Otóż, i daje, daje, dający wiele do zastanowienia: otóż, te dzieci, które wtedy potrafiły powstrzymać się, od zjedzenia pianki od razu, w życiu miały mniej stresów, ich życiu rodzinnym dochodziło do, rzadziej do rozwodów, osiągały większe sukcesy w pracy, a wystarczyło właśnie to pokonanie pierwszego odruchu, pierwszej pokusy i umiejętność oczekiwania na większą nagrodę. Właśnie ten prosty eksperyment. W tak prostej sprawie jak zjedzenie pianki marszmalą, przełożone na nasze życie duchowe, może nam bardzo pomóc. Otóż warto czekać. Warto nie rzucać się na wszystko w tym świecie kosztem tej wspaniałej nagrody, którą Pan Bóg nam przygotował w niebie. A tak na marginesie. Walter Michel mia, ma swój pamiętnik, w którym odnotowywał różne, bardzo wesołe historie związane z tym eksperymentem. I jeden chłopczyk, niepostrzeżenie, no, z jednej strony nie chciał zjeść ciasteczka, wiedząc, że czeka go następne. To były ciasteczka Oreo, więc myślał, że nikt nie widzi. Rozchylił te dwie warstwy, wyjadł tą warstwę pomiędzy i złożył z powrotem. Tak ominął eksperyment. Nie wiem, jak się potoczyły jego losy. Moi kochani, w miejscowości, w miasteczku Enterprise w stanie Alabama w USA, na początku XX wieku, to był rok 1919, doszło do strasznej tragedii. Otóż mieszkańcy Alabamy słyną z hodowli bawełny. Mieli niesamowite sukcesy, dorobili się wielkich majątków, więc coraz bardziej inwestowali, i wtedy w 1919 roku. Ma miejsce, może parę lat wcześniej to się zaczęło, ma miejsce niesamowity dramat. Otóż pojawił się mały owad. Rójkowiec pospolity i spustoszył całą plantację bawełny. Ludzie stracili wszystko. Ale ponieważ nie zniechęcali się, przystąpili do odnowienia tych pól, znowu posiali bawełnę, ale ryjkowiec dalej grasował i po raz drugi zniszczył ich całe plony. Więc Mieli jeszcze troszkę oszczędności, ostatnie pieniądze. Zainwestowali wszystko znowu w bawełnę, ale niestety szkodnik znowu dał znać o sobie i zżarł cały dorobek. Byli bez grosza. Tyle pojawił się naukowiec, botanik i doradził jednemu z tych farmerów: zmień hodowlę. Polecam orzeszki ziemne. One prawdopodobnie są odporne na tego szkodnika. I co się okazało? Zaczęło się od tego jednego rolnika, miał zdaje się na imię, na nazwisko Brown. Potem inni zaczęli hodować orzeszki ziemne i w krótkim czasie nie tylko dorobili, odrobili straty, nadrobili to, co stracili na bawełnie, ale rozpoczęli od nowa plantację orzeszków ziemnych, które przyniosły im kilka razy większe zyski niż bawełna. Okazało się, że ta próba, te doświadczenia z bawełną były dla nich twórcze. Trzy razy wszystko stracili, ale nagroda, która ich czekała, była o wiele wspanialsza. Ale co się okazało? To jest niesamowite. Proszę wyobrazić, że w tym miasteczku Enterprise w centrum miasta do dziś stoi pomnik ryjkowca pospolitego. Oni dziękują Bogu za tego szkodnika, za tego małego robaczka, który zniszczył im plony bawełny, bo dzięki temu odkryli coś. O wiele cenniejszego. I czy to się nie sprawdza w naszym życiu? Właśnie, moi kochani, Pan Bóg nieraz dopuszcza doświadczenia, jeśli przez nie przejdziemy. Tak to mówi Święty Paweł: Co prawda, nasz człowiek zewnętrzny dozna uszczerbku, ale człowiek wewnętrzny, wewnętrzny nasz duch, nasze wnętrze się rozwija. Właśnie to Święty Paweł dzisiaj mówi w tym fragmencie. Niedawno w polskim radio było spotkanie, audycja o Znanym ksiologu, kołczu, bardzo pomocny, bardzo skuteczny, ma wielu klientów, i on opowiedział swoją historię. Otóż w dzieciństwie, jak to nieraz bywa, zabawy dzieciństwa nas nieraz kosztują, płacimy wielką cenę. Przygryz sobie język i odgryz kawałek języka. Miał problemy z wymową. Ale to go tak zmobilizowało, że po pierwsze nauczył się perfekt kilku języków. Dzisiaj władza biegle kilkoma językami świata, a po drugie został kołczem, innym doradza. Jest cenionym, wziętym kołczem. Gdyby nie ta kontuzja, która mogła spaliżać całe jego życie, nie byłby dzisiaj tym, kim jest. Moi kochani, Renoir, Pierre Auguste Renoir, słynny malarz francuski, cierpiał niestety na chorobę, która w życiu artysty, malarza może stanowić. Koniec wszystkiego, idealne zapalenie stawów. Ten, kto to przeżywa, wie, co to za choroba, on nie potrafił utrzymać pędzla, ale trzymał go w swoich rękach. Dopóki mógł, trzymał pędzel w palcach, tak między palcami ściśnięty z wielkim bólem, z wielkim wysiłkiem. A potem, kiedy już nie mógł trzymać, przywiązywano mu pędzel do ręki i tak malował. I kiedyś matis, drugi wspaniały malarz. Pyta swojego przyjaciela Renuara: Jak ty to robisz? Przecież to straszna tortura. Ty okupujesz swoją pracę niesamowitym cierpieniem. A wtedy Renuar się uśmiechnął i powiedział: Ból przeminie, ale piękno pozostanie. Moi kochani, ból przeminie. Popatrzcie, ci, którzy byli przed nami, cierpieli, ale teraz już są gdzie indziej. I o, cieszą się tym, że te niewielkie w porównaniu z przyszłą chwałą doświadczenia obecnego czasu stały się dla nich bramą do nieba. A to nie jest tak, że my tylko cierpimy, bo już teraz, tu na ziemi, w naszym cierpieniu możemy odkryć obecność Boga, który potrafi osłodzić każde cierpienie. Wspaniale to powiedział. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort mówi, że Matka Boża swoim działaniem osładza nasze cierpienie. Wtedy stają się cierpienia tak jak orzechy, które są gorzkie, ale oblane czekoladą czy lukrem, stają się największym przysmakiem. Właśnie życie w którym jest cierpienie jest krzyż, ale odkrywa się obecność Pana Boga, który Działa w tym wszystkim pozwala doświadczyć swojej obecności takie życie jest czymś wartym przyjęcia, wartym otwarcia się na tą Bożą przygodę, która nie oszczędza nam cierpień, ale daje coś o wiele większego już tu na ziemi, a co dopiero potem w niebie. Niech Pan Bóg nam błogosławi, jeszcze raz przeczytajmy to zdanie z dzisiejszego listu świętego Pawła do Koryntian. Nie zniechęcajmy się, chociaż niszczy nas człowiek zewnętrzny, jednak człowiek wewnętrzny tym się rozwija. I te niewielkie cierpienia obecnego czasu gotują, przygotowują, tam jest nawet, produkują, greckie słowo, bezmiar przyszłej chwały, która nas czeka. To zdanie musi być rzeczywiście ważne, skoro zostało utrwalone na kamieniu w tym miejscu, gdzie święty Paweł spotkał się z mieszkańcami Koryntu. Pan z wami. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Dziękuję dzisiaj szczególnie osobom, które wspierają nasz kanał. Jest ich coraz więcej. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, jak to można uczynić, to tutaj jest taki przycisk pod filmikiem z napisem Wesprzyj. Jeszcze raz, dzięki za wszystko, naprawdę wielka radość.